ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Poprzednio zdobył hat-tricka. Czy dziś to powtórzy? Zapraszamy na transmisję. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecz dwóch drużyn w ramach Liga Portugal. Maritimo zmierzy się z FC Porto. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Ogrywa piłkę w pole karne. I po akcji, jak się okazuje. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Za łatwa strata. Jeśli robić wślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Co wymyśli w tej sytuacji? Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Uwaga, składa się do strzału. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Wciąż jest groźnie. Ale nie, nie, wróć to tempo. Jest chorągiewka w górze. Mamy spalonego. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Od kilkunastu minut goście są nieustannie przy piłce. Bramka wisi w powietrzu. Na razie wciąż mamy remis, ale stwarzają okazję. Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźnie. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Prowadzą zatem 1 do 0. O tak, proszę Państwa, to jest wślizg. To rozumiem, świetny odbiór. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Wciąż prowadzi piłkę. Znakomicie wybronione. Brawo! Daleko dogrywa w pole karne. Vega. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę.
Teraz kwadrans przerwy. I zaczynamy po przerwie. Porto na razie z nieznacznym prowadzeniem i sporymi nadziejami na jeszcze lepszą drugą połowę. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Rzut rożny. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Weigl. Udało się odzyskać posiadanie. Ależ ma żelazne nerwy. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Niedokładnie. Przejmują piłkę. Jest za linią obrony. Uwaga! Nie ma! Słupek! Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. No, gdyby to weszło, dalsza część meczu inaczej by wyglądała. Dwukrotnie powiększyliby przewagę. Minimalnie się pomylił. Piłka się odbiła i rezultat ciągle niepewny. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Bardzo dobry, skuteczny blok. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odgwizduje przewinienie. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Fraj. Minął teraz. Ładnie. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Ależ teraz gorąco. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. I obrona teraz ograna. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Blokuje, ale to nie koniec. Będzie ostateczny cios. Obrońca wyjaśnia sytuację, ale tylko na chwilę. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić.